Witam wszystkich serdecznie w 68. odcinku wygrywania końcówek wieżowych. Dziś mamy końcówkę ciekawą. Biały król jest odcięty o jedną linię od piona. Czarny król jest odcięty o dwie linie od piona. Jednakże białym się udaje wygrywać. Mają króla bliżej centrum, bliżej piona. Król idzie w stronę królewskiego skrzydła, żeby udalić czarnego króla. Król A6, wieża E3, wieża G4. Czarne chcą maksymalnie odcinać króla. D6. Pion ruszył. I co teraz biedny czarny może? Nie może przybliżyć króla. Najtrudniej się wygrywa po król A7, ale na przykład wieża G7, król D4, wieża G1. D7, szach, król C5. A, nie dałem szacha, no że ślepy jestem. Król C5 i nie można bić piona. No, król robi podwójne uderzenie na mata i na wieżę. Podwójne uderzenie. Tego w tej pozycji. Lepszy jest król A7. Jeszcze raz, król A6. I teraz lepsze jest król A7. Po król A7 wygrywa się następująco. Wieża B5. Chcemy zrobić z tej strony przesłonę. Jeżeli wieża G6, to wieża D5. Wieża musi zejść. D7. Król D4. Król B6. Król E5. Król C7. I wieża zdążyła. Znaczy, król zdążył z wieżą obronić piona. Król z wieżą zdążył obronić piona. Jeszcze raz pójdziemy jeden wariant, to mam taki zapisany. Król D3, król A6, król E3, wieża G4, D6, wieża G7, król D4, odcinamy, wieża G1, król E5. I białe uzyskały pozycję Luseny, no przechodzą do niej w sposób następujący. I teraz wygrywają poprzez tak zwane budowanie mostu. Bardzo ciekawa końcóweczka. Przed nami bardzo ciekawa pozycja. Analitykom wydawało się, że wygrywa C6. Po wieża G1, król C4, wieża C1, król B5, no wieża B1. Natomiast okazuje się, że po C6 można zagrać wieża G6 i nie pomaga wieża C2 z powodu wieża G8. Król D6 i czarny król zdążył wejść przed piona. Dlatego w pozycji wyjściowej wygrywamy ruchem wieża D8. Odbieramy wieżę linię
Na wieża G1 król idzie do piona. I powstaje prawie, że pozycja Luceny, ale co my tu widzimy? Wieża jest ze strony krótszej. Król jest ze strony dłuższej. Tu ratunku. Ratunku nie ma. Tu ratunku nie ma. Wygrywa też wieża D6. Na przykład wieża F4. Król C3. Wieża A4. Król B3. Wieża F4. Wieża D8. I wygrywamy tak jak przed chwilą. Zachęcam do studiowania końcówek od początku do końca.